Chylając głowy w zadumie i skupieniu, uczcijmy męstwo, niezłomność i honor żołnierzy, którzy walczyli o godność i wolność narodu polskiego. Niech słowa apelu będą wyrazem naszej pamięci i wdzięczności każdemu żołnierzowi Wojska Polskiego, który przyczynił się do zwycięstwa i oddał życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Wzywam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów i formacji walczących w czasie II wojny światowej, którzy pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą z białym orłem, odwiecznym symbolem państwa polskiego. Wołam was, żołnierze września 1939 roku, stający mężnie przeciw niemieckiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Bohateru! Wołam żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, dla których wolność ojczyzny i dobre imię Rzeczypospolitej do ostatnich chwil życia było wartością najwyższą. Przywołuję was, żołnierze tułacze, walczący o wolną Polskę pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Anconą, Falez, Arnhem i Bredą. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Przywołuję walecznych asów przestworzy spod znaku biało-czerwonej szachownicy oraz marynarzy walczących na morzach i oceanach pod banderą z białym orłem. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej i Straży Więziennej oraz wszystkich obrońców ojczyzny, którzy zostali podstępnie i okrutnie zamordowani przez oprawców z NKWD w kwietniu 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie oraz w innych miejscach kaźni. Przywołuję deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, zmarłych w łagrach oraz zamordowanych w obozach i więzieniach za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Wzywam wszystkich znanych i nieznanych rodaków, którzy na zawsze spoczęli tam, na nieludzkiej ziemi. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wzywam żołnierzy alianckich, którzy przelewali krew w walce o wolność swoich ojczyzn i innych narodów. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Nie zapomnijcie naszych bohaterskich rodaków, którzy oddali życie w walce o wolność ojczyzny. Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego będą dla nas i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Rocznicę zakończenia II wojny światowej. Salwa honorowa. Zabezpiecz!